Witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Legion Warszawa FI15. Jest to ostatni odcinek z komentarzem dogrywanym po nagraniu odcinka. Dla mnie była to wygodniejsza forma, gdyż czasowo miałem dość mało czasu nagrywania, a nagranie tylko meczu i później go skomentowanie jest dla mnie przyjemniejsze pod względem czasowym. Ale już następny odcinek będzie już z komentarzem na żywo. Pierwsza szansa dla naszego zespołu w meczu z Lechem Poznań na wyjeździe. W Poznaniu uderzał Kosycki, ale strzał bez problemu obronił Jacin Boricze i próbował Furman. Ale też strzał niecelny, ponownie Kosecki szuka sobie miejsca w polu karnym, zagrał do Furmana, ten on dał strzał z lewej nogi, ale bronił bez problemu Jasmin Boricz, może nie bez problemu, ale obronił ten strzał golkiper Poznaniaków. Tutaj to strzelał Brzyski z rzutu wolnego ponad bramką Lecha. Tutaj Lech też miał swoje sytuacje, uruchomiony na prawie stronie Cisse i zeszli do środka, strzał Hamalainena, ale ponad bramką. Tutaj kolejna szansa, Kamiński strzela gola, ale nie zostaje on uznany, gdyż na offside'zie stoper Lecha Poznań. To już końcówka meczu. Barry Douglas entruje na pole karne, strzał ponad bramką, piłka na górnej siatce. To jeszcze próbowali poznający w ostatnich minutach tego spotkania. Pawłowski szykowo wybił Wiateska, no i z Poznania wywodzimy jeden punkt. Teraz spotkanie z PSV Eindhoven, spotkanie, które jest kluczowe, jeżeli chodzi o wyjście z grupy w Lidze Mistrzów. Jeżeli ten mecz wygramy, to raczej Napoli nam nie zagrozi. Jeżeli chodzi o remis, to tutaj będzie niebezpiecznie, ponieważ musimy wiedzieć, że Napoli przegra na pewno z Realem Madryt albo zremisuje, ale to wszystko zależy od stosunku goli, bo jednak my jesteśmy wyżej, więc raczej powinniśmy przy remisie awansować. Składam spotkanie, ustawiam taki w miarę mocny, czyli Rzeźniczak, Junior, Breszyński, Ronan, Lewicki z Jodłowcem, dalej Duda, Orlandosza na bokach, Elion Musi i Kosecki, facet do zdrowia, Robert Mack, czyli piłkarz, który nie nagrał się za dużo w tym sezonie, piłkarz kontuzjogenny, ale zawsze kiedy gra daje ze sobą dużą jakości i mam nadzieję, że już omijały te kontuzje i będzie mógł nam pomóc, no w tej, miejmy nadzieję, fazie pucharowej, jak nie Ligi Mistrzów, to Ligi Europy. Pierwsza szansa dla PSV Eindhoven, Nasrich, chyba tak się omawia to nazwisko, i już jest w piątej minucie 0-1 dla drużyny z Holandii. Ponownie piłkarz, który strzelił gola, czyli Nasrich, jakoś tak to się powinno wymawiać, przepraszam za moją poprawność językową. Uderzał Willems, ale po bramku uderzenia lewego obrońcy PSV, ponownie Nasrich, ale słupek, do tego jeszcze parada Jordiego Masipa. Tutaj kolejna akcja PSV, no i tutaj mi się źle ustawiło w montażu, więc za to przepraszam. Tu będzie gola PSV na 2-1, ale wcześniej jeszcze udało nam się zdobyć gola, tak musiałem to pokleić, już nie chcę, mi się już czwarty raz nagrywał komentarz do tego odcinka, więc wybaczcie, że już wiele nie ma pieniędzy, tego jeszcze raz nagrywać. Orlando Sa po tym podaniu Ronana, no i tu było 2-2, znaczy 2-1, bo PSV strzeliło gola, no ale w 90 minucie meczu Jakub Brzeźniczak, jak ze stylą Bułgarii, znalazł się w polu karnym przeciwnika i zdobył gola. Kto wie, czy na wagę awansu, kto wie, czy na wagę awansu do 1.16, czy do 1.8 Champions League, no najlepszej ligi świata, no i okazało się, że Real Madrid wygrał z Napoli, co oznacza, że to my wiosną zagramy w Lidze Mistrzów, więc wielki sukces Ligi Warszawa, kolejny raz w historii, drugi raz tak jak gra w Lidze Mistrzów i drugi raz wychodzi z grupy i będzie grała wiosną w europejskich pucharach. Miejmy nadzieję, że no raczej nie dojdziemy do finału jak w poprzednim sezonie w Lidze Europy, no ale postarać się o dobry wynik zawsze możemy. Startuje okienko transferowe. Ja już, to oglądacie ten odcinek, ja już mam dograny ten odcinek następny, który będzie. Już dokonałem dwóch transferów do klubu. Nie, trzech transferów do klubu i też trzech transferów z klubu. Nie będę za tacy piłkarze opuścili ten klub, możecie tylko domyślać, kogo sprzedałem albo kogo chciałem kupić. Ale dlatego ten odcinek nie jest taki długi, dlatego żeby od razu szybko wam wypuścić kolejny materiał z tej kariery i żebyście poznali, jakich zawodników wybrałem, kogo kupiłem. I też oczywiście będzie jakiś czas, żebyście mogli mi coś kogoś podpowiedzieć, bo jednak ja dogram ten odcinek, jak wypuszczę ten. Czyli generalnie mam już trafione, zrobione transfery, ale odcinka jeszcze nie mam nagranego, więc w komentarzach możecie mi podpowiadać, kogo kupić, bo powiem tak, kupiłem środkowego obrońcę, pomocnika defensywnego i napastnika środkowego, a sprzedałem napastnika środkowego, defensywnego pomocnika i środkowego obrońcę. No już mogę powiedzieć, że Orlando Sa w Dorliaka i Tosa Juniora, bo chciał odejść, a sprowadziłem Milika Linettego i Kalasza z FC Köln. Czy ktoś ma jeszcze kupić, dajcie znać w komentarzach, trzymajcie się, do zobaczenia, hej!